Jeśli chodzi o głównie moją kreatywną pracę, to jest nią aktorstwo. Myślę, że wymaga ono bardzo dużo kreatywności, jeśli chodzi o emocje w sobie, wydobywanie ich, tak samo modeling, fotomodeling, przed kamerą, aparatem. Muszę bardzo dużo kreatywnie kombinować, żeby wypaść dobrze albo oddać odpowiednie emocje sceny. Z kreatywnych prac, jeśli chodzi o moje pasje, to również jest tworzenie stron internetowych. Od zawsze gdzieś się tym interesowałem. Jeszcze jak były pierwsze strony internetowe gdzieś się pojawiały w moim życiu, to bardzo mnie ciekawiła ich konstrukcja, budowa, w jaki sposób one powstają. Z czasem się to bardzo rozwinęło i brałem udział w wielu różnych szkoleniach w tym zakresie. Natomiast aktualnie na przykład wykorzystuję tworzenie stron na Facebooku, gdzie tworzę strony typowo potrzebne mi do pracy, do promocji firmy albo działalności, którą wykonuję, tak? Bo moja działalność związana z aktorstwem też wymaga pewnego rodzaju promowania się. Jak to się zaczęło? To już namiastkę ma w moim dzieciństwie, kiedy od małego gdzieś tam szukając zawodu dla siebie, zawsze kręciła mnie kamera. I myślę, że wtedy jeszcze nie wiedziałem, co z tym zrobić, jak to wykorzystać, jak to obrócić w możliwość zarobku w przyszłości. A przejawiało się to na przykład w taki sposób, że w szkole podstawowej przychodziła telewizja do wywiadu, a ja biegnę pierwszy, pomimo że nawet nie miałbym nic do powiedzenia, więc może jest to trochę narcystyczne i takie wybieganie przed szereg. Natomiast wtedy nie byłem jeszcze tego świadomy. Też złożona emocjonalność we mnie, duża wrażliwość, która we mnie siedzi, to wszystko się skumulowało w ten czynnik, który doprowadził do tego, że postanowiłem 2 lata temu, 2, nawet 3 już, wybrać tą drogę, że byłem na tyle pewien, że nadaję się do tego i chcę to robić, że rzucam dotychczasowe życie i idę w kreatywny świat i właśnie dorabianie w postaci aktorstwa, czy tworzenia stron, czy różnych innych dodatkowych zleceń. Czym jest dla mnie kreatywność? Wiele z tego już wspomniałem. Kreatywność, myślę, jest dla mnie zdolnością do szybkiego tworzenia, wymyślania rozwiązań, ale tak jak mówiłem, to jest też cały proces myślowy zachodzący w danym człowieku i który sprawia, że on robi to, co robi. I tu mówię głównie o zawodach oczywiście kreatywnych, ale myślę, że każdy w sobie ma namiastkę kreatywności większą lub mniejszą i albo umie ją wykorzystać, albo nie i dzięki temu robi to, co robi.